i witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam 26 stycznia na godzinę 15.30 do ośrodka wypoczynkowego w Starym Oleśnie na Karnawał Zdrowia Andrzeja Nikodemowicza i Grażyny Czupajło. Godzina 15.30. Odkłamywanie prawdy Bożej i związek z naszym zdrowiem psychicznym. Zajmiemy się fałszowaniem, jakie nastąpiło w Biblii i zafałszowaniu dogmatów wiary. Bo nasze serce, nie tylko mózg, ale serce odpowiada za wiele naszych emocji. A wiele emocji, serce jest ściśle związane z tymi bardzo głębokimi emocjami, związanymi również z wiarą, w to, co wierzymy, nie wierzymy, odrzucamy. I tutaj będziemy szczegółowo omawiać te wszystkie fałszerstwa, które nie czynią nas szczęśliwymi. Myśmy powinni być szczęśliwi i radośni tutaj na tej planecie, a tymczasem ta planeta to jest planeta strachu. Będzie też performance reinkarnacyjny. Wcielę się w zmarłego, w tym, kim się stajemy po ostatnim oddechu. Stanę się człowiekiem w duchu, już bez ciała fizycznego i przekażę to na podstawie dyktowań, o czym każdy dowiaduje się w momencie swojej śmierci fizycznej. Obojętnie jakiego jest wyznania, w co wierzy, nie wierzy, to są fakty. Także przeniosę się pozawymiarowe źródło miłości, tam gdzie nie ma czasu ani przestrzeni, gdzie nie ma języka, ras, narodowości, natomiast i nie ma tej świadomości opartej na mózgu. Jest zupełnie inna, trochę inna świadomość. Omówimy też książki, które wydaje. Tom pierwszy, co mówią zmarli dyktowania ludzi w duchu. Tom drugi, jak umierał Bóg. Bardzo istotny w związku z odkłamywaniem prawdy Bożej i fałszowaniem dogmatów. Bestseller, jak na razie sprzedający się najlepiej, tom trzeci, Era kobiet. Gwiazdy kina, też bardzo ciekawy i ostatnio wydany tom piąty. Wielcy Polacy, który też może stać się bestsellerem. Sobota, 26 styczeń, godzina 15.30, ośrodek wypoczynkowy Stare Olesno, Karnawał Zdrowia, Andrzej Nikodymowicz. I zapraszam, Robert Aleksander Gajdziński. Dziękuję, do miłego, do zobaczenia.